Jeśli zastanawiasz się nieraz, dlaczego co drugi biegacz skarży się na ból kolana, to odpowiedź masz na ekranie. Tak, wiem, na nikim taki widok nie robi specjalnego wrażenia, ponieważ widzi się takie właśnie biegające osoby na każdym kroku. Ale co jeśli ci powiem, że tak się nie powinno w ogóle biegać? Co więcej, takie bieganie bardzo słabo wpływa na nasze stawy i nasz cały układ ruchu. A pomimo tego 95% osób biegających właśnie w ten sposób biega. Ujmując rzecz prosto, to 50% wszystkich dolegliwości, których doświadczają biegacze, związane są właśnie z bólem stawów kolanowych. I dlaczego? Dziwna sprawa, bo kolano to największy staw w naszym ciele i logicznym by było, by był on w jakiś sposób zabezpieczony, byśmy sobie nic nie zrobili. A jeśli co drugiego biegacza boli kolano, to czy oznacza to, że natura dała ciała? W sumie nie wiem. Ale wiem jedną rzecz, że biegacze bardzo często są sami sobie temu winni, ponieważ jest przeświadczenie, że nie trzeba się w ogóle do biegania przygotowywać, ponieważ bieganie uchodzi za bardzo proste i wystarczy założyć buty i po prostu biec. A teraz wyobraź sobie, że chcesz skakać o tyczce i masz takie samo nastawienie. Czyli bierzesz tyczkę, idziesz na stadion, bierzesz rozpęd i w najlepszym wypadku wyjmujesz sobie tyczkę z oka. Jest nadal takie przeświadczenie, że bieganie, będąc bardzo dostępnym i bardzo modnym sportem, jest bardzo proste, że tak naprawdę każdy umie biegać. A teraz pomyśl o swoich znajomych, którzy biegają i powiedz mi, ilu z nich korzystało z usług trenera biegowego, żeby nauczył ich biegać. Ja zaczekam. Dokładnie. Nie ma nic dziwnego, kiedy ktoś korzysta z usług trenera w tenisie czy przy wspinaczce ściankowej. Ale jeśli chodzi o bieganie, to każdy będzie biegał instynktownie, ponieważ uważa, że jak biega jakiś sąsiad i dziesiątki innych osób, które widać na ulicach, to on też będzie potrafił. Ale do rzeczy. Biegacza bolą kolana najczęściej na dwa sposoby. Albo pod rzepką, czyli tak zwane kolano skoczka, o dziwo, albo z bocznej strony kolana, czyli tak zwane kolano biegacza. Oba te kolana, albo raczej obie te kontuzje, mają jeden wspólny mianownik. Zła technika biegu. Serio. I to tyle jakby. Jeśli chcesz ominąć większość kontuzji biegowych, wystarczy, że nauczysz się biegać. No i jeszcze w sumie kilka innych rzeczy, ale to już tam nie jest ważne. Dlaczego? Ból pod rzepką, czyli tak zwane kolano skoczka, pojawia się w sytuacji, kiedy mięsień czworogłowy, czyli ten wielki kawał mięcha w przedniej części uda, wykonuje zbyt dużą pracę. I dochodzi do tego wówczas, kiedy źle po prostu lądujemy na piętę podczas biegu i hamujemy tym samym nasz bieg. Czyli kiedy chcesz biec do przodu, ale z każdym krokiem i lądowaniem na piętę, nasz mięsień czworogłowy nas hamuje. Tak, masz rację, to brzmi bardzo głupio. To tak samo, jakbyś chciał, żeby kamień się odbijał od ziemi, żeby grać nim w kosza. Dlatego jestem nadal pod ogromnym wrażeniem, że większość osób właśnie w ten sposób biega. Żeby przeciwdziałać tym dolegliwościom, wystarczy, że nauczysz się biegać na śródstopiu. Czyli sprawisz, że cały ciężar i cała siła reakcji podłoża będzie przejmowana przez twoją łydkę i duże ścięgno Achillesa, które są stworzone właśnie do przejmowania tych obciążeń podczas biegu. To jest takie proste. Ale przechodzimy dalej. Kolano biegacza z kolei występuje, kiedy naszym biodrom brakuje stabilizacji bocznej, co powoduje ból w bocznej części kolana. Główną rolę tutaj odgrywa słynne pasmo biodrowo-piszczelowe albo naprężacz powięzi szerokiej, albo ITB. Gdy nasze biodro i naprężacz powięzi szerokiej nie pracują prawidłowo, wówczas biomechanika stawu kolanowego również będzie inna. I może to doprowadzić właśnie do sytuacji, że samo pasmo w bocznej części uda napnie się patologicznie, co będzie powodowało dolegliwości bólowe właśnie bliżej kolana. Jest to związane z nieprawidłową pracą stawu biodrowego, ale również mają na to wpływ technika lądowania czy praca stopy. Mięsień czworogłowy uda jest w bezpośrednim sąsiedztwie z naprężaczem powięzi szerokiej, dlatego gdy uporczywie lądujemy cały czas napięte, to wówczas napięcie z czworogłowego uda również będzie się przenosiło na naprężacz powięzi szerokiej, co również zmieni jego naprężenie i może dawać dolegliwości bólowe w sąsiednich miejscach.
A teraz w jaki sposób zaradzić tym problemom? Po pierwsze, primo, nauczyć się biegać. Warto zgłębić temat techniki biegowej, metody POS, albo znaleźć trenera, który się w tej metodzie specjalizuje. Gwarantuję, że zaoszczędzi to bardzo wielu problemom i nieprzyjemnościom, a poza tym sprawi, że będzie się biegało po prostu szybciej. Po drugie, primo, przygotuj się fizycznie do biegania. Jeśli jesteś otyły, od 20 lat masz siedzącą pracę za biurkiem, a ze sportem kiedykolwiek miałeś tyle wspólnego co Rosja z demokracją, to warto byś przed rozpoczęciem biegania przygotował do tego swoje ciało. Podejmij współpracę z trenerem, który ci wyprostuje odcinek piersiowy, zmniejszy garba, uaktywni pośladki, zmobilizuje biodra i zwiększy ci rotację w samym kręgosłupie piersiowym. Sprawi to, że po 5 miesiącach uprawiania biegania nie złamiesz się nagle, nie dowali cię kontuzja i będziesz czerpał z tego po prostu więcej przyjemności. Bo gdy najdzie cię kontuzja, to potem i tak będzie trzeba do tego wrócić. Po trzecie, primo, ultimo, nie szalej z kilometrami. Wiem, o czym mówię, ponieważ sam byłem nękany przez kontuzję i w tym czasie chciałem się przygotować do maratonu w ciągu 3 miesięcy. Zacznij wolno, najlepiej poprzez metodę Galloway'a, czyli przeplataj bieganie szybkimi marszami. Pamiętaj, że nasze ciało cały czas przebudowuje się ze swoich komórek i mamy nowy zestaw komórek co około 500 dni. Dlatego nasze ciało potrzebuje czasu, żeby się do panujących warunków i aktywności dostosować. A w tym wszystkim pamiętaj, że bieganie powinno być płynne, lekkie, przyjemne i mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś na trasie. Do usłyszenia!